Tegoroczne Dni Gorlic odeszły do lamusa. Bogata oferta z pewnością wytrąciła argumenty z rąk wszystkim malkontentom, bowiem okazało się, że wbrew powszechnej opinii w mieście można zrobić udaną imprezę, na którą przyjdą tłumy. Na kolejne święto miasta przyjdzie czekać całe 12 miesięcy, a jeżeli będą tak bogate jak tegoroczne, to warto uzbroić się w cierpliwość. Ale po kolei. Sobota, dzień pierwszy święta miasta. Od wczesnych godzin rannych trwały w różnych punktach Gorlic imprezy towarzyszące. Opanowane ruchy i twarz pokarzysty, mówi stare porzekadło. Nie inaczej zachowywali się uczestnicy turnieju przy tak zwanym zielonym stoliku. W miejskim zespole szkół nr 6 odbywało się młodzieżowe Grand Prix i Petit Prix Małopolski w brydżu sportowym dla dzieci i młodzieży oraz 10. otwarty turniej brydża sportowego. Brydż sportowy to jest brydż porównawczy. Oznacza to, że karty z danego stolika, te zestawy po 13 kart dla każdego zawodnika są przechowywane w specjalnym pudełku i to pudełko maszeruje w cudzysłowie na kolejny stolik do kolejnych graczy. I potem, kiedy to pudełko z danym rozdaniem przejdzie wszystkich zawodników, wtedy dopiero porównuje się, kto za pomocą tych kart osiągnął jak najlepszy wynik. Szlemy, impasy, przymusy. Laikowi niewiele to mówi, a wtajemniczeni w te zagadnienia z aprobatą pewnie pokiwają głową. Brycz, okazuje się, nie jest to tylko gra w karty. Tak twierdzi Sławomir Kowalski, dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół nr 6. Ale przede wszystkim zapalony brydżysta. Trzeba myśleć logicznie, brydż rozwija pamięć, analityczne myślenie, no także współdziałanie z partnerem, bo to jest gra dwóch na dwóch, a więc trzeba się porozumiewać oczywiście bez użycia metod werbalnych, czy za pomocą pewnych kart, zrzutek, czy za pomocą w czasie licytacji takich specjalnych karteczek. Kilkanaście drużyn z Małopolski dobrze się bawiło. Przyjechało naprawdę kilka takich silnych ośrodków brydżowych tu Małopolski, przede wszystkim ośrodek tarnowski, krakowski, ze Skawiny, z Mielca, a także po raz pierwszy są u nas gracze z Grybowa i to mnie cieszy, że powoli przybywa tych, oczywiście z Gorlic i oczywiście, że przybywa tych młodych zawodników nie tylko z tych dużych takich ośrodków. Na otwarciu turnieju obecny był, jak na gospodarza Dni Gorlic przystało, burmistrz Witold Kochan. Zwolennicy bardziej ruchowej dyscypliny sportu zebrali się na boiskach do piłki siatkowej przy ulicy Sienkiewicza. Żar lejący się z nieba i nieprawdopodobna duchota nie zraziły uczestników amatorskiego turnieju piłki plażowej o Puchar Burmistrza miasta Gorlice. Jednak najważniejszym punktem miasta był gorlicki rynek. Tutaj całkowita dobrowolność, do wyboru, do koloru. Każdy mógł znaleźć coś interesującego dla siebie. Jak na polską tradycję przystało, od swojskiego jadła uginały się stragany. Chleb, prołzioki, domowej roboty smalczyk, na ustawionych straganach biżuteria, miejsce do popisu każdej kobiety. Smażone oscypki z żurawiną, to dla łasuchów. Ręcznie wykonane przybory kuchenne, ale przede wszystkim frajda dla dzieci. Fontanna i tak zwane szampanówki. Hulaj dusza, piekła nie ma, chciałoby się rzec. Punktualnie o godzinie 16 z płyty rynku rozbrzmiał hejnał Gorlic. Gdy umilkły ostatnie tony, burmistrz powitał wszystkich przybyłych. Razem z Gorliczanami świętowali przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Sejmiku Województwa Małopolskiego, samorządowcy ziemi gorlickiej, przedstawiciele zaprzyjaźnionych miast partnerskich. Specjalnie z Gorliczanami świętowali także mieszkańcy Kałusza. Mer tego miasta, Igor Nasali, wręczył gorlickiemu burmistrzowi złotą odznakę. Wspólnie dokonano symbolicznego przecięcia wstęgi i kiedy żółte balony poszybowały w górę, Dni Gorlic uznano za otwarte. Sobota na gorlickim rynku upłynęła w muzycznym rytmie rodzimych zespołów. Najpierw mocne uderzenie w wykonaniu zespołu Garaż Rock. Światło gwiazd zasłaniam okno i chowam twarz. Jutro kolejny raz. Potem Serencza, zespół, który jak zwykle pokazał, co potrafi, porywając publiczność żywiołowością wykonania swoich utworów. Kolejnym wykonawcą, który zaprezentował się na scenie, był Arek Zawiliński. Wyszedł dym,
pracował w niej mój ojciec, pracować miał i syn. Przez całe pokolenia dźwięk syreny mierzył czas. Dziś kończą się marzenia, fabryki gaśnie blask. W moim mieście, w moim mieście, kto usłyszy fabryki głos, gdy zapada zmrok? Po nim zadebiutował zespół Wieszczanie, prezentując w nowej aranżacji muzykę Pogórze i Karpat. Hej, od Krakowa jadę w dalekie obce strony, bo mi nie chcieli dać osady na Marysi ulubione. Pomiędzy koncertami można było podejść do pawilonu historii miasta i obejrzeć dwie wystawy. Autorami jednej z nich byli podopieczni Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczego Caritas w Gorlicach. Ostatnim muzycznym punktem pierwszego dnia Gorlic był koncert z okazji 35-lecia ostatniej wieczerzy w karczmie przeznaczonej do rozbiórki. Z okazji jubileuszu zespół otrzymał upominki od burmistrza Gorlic. Okolicznościowy ryngraf i małe lampki Łukasiewicza, a od starosty gorlickiego obraz będący twórczą przeróbką ostatniej wieczerzy, gdzie rolę jej uczestników odgrywają aktualni i byli członkowie zespołu. Już wieczorna gwiazda spada, iskry sypią się z ogniska. Dzień karczma z nami gada, koniom para leci z pyska. Słowem dzielą się poeci, zakrapiają metaforą. Liście szemrzą nam o lecie, pachnie jesień perły chorą. Drugi dzień święta upływał pod hasłem Małopolskiego Pikniku Europejskiego, przygotowanego we współpracy z Urzędem Marszałkowskim. Pojawiła się wioska indiańska, a wraz z nią gry, konkursy. I wielkie malowanie. Także i twarzy. I chociaż gorlicki dworzec od dawna straszy pustkami, na ulicach miasta pojawiła się kolej, tak zwana strzała południa, która zyskała wielu zwolenników. Kiedy jedni szukając cienia na rynku chowali się pod drzewa, inni zażywali wodnych kąpieli. Może nie dosłownie, ale jednak. Rzeka Ropa, właściwie żerujące w niej ryby, przyciągnęły zwolenników wędkarstwa muchowego. W Polsce zalicza się ono do dosyć unikalnych i elitarnych metod połowu. Mimo dużej dynamiki rozwoju obserwowanej w ostatnich latach i jak twierdzą jego miłośnicy, to najpiękniejsza strona wędkarstwa w ogóle. W tym wędkarstwie myślę, że odczuwa co innego, każdy z tego bierze co innego. No ja na przykład tą bliskość z przyrodą, możliwość odprężenia się po pracy i spędzenia mile czasu. Podstawowym elementem zestawu jest, jak sama nazwa wskazuje, mucha. Ważne jest również nie tylko wędzisko, żyłka czy kołowrotek, ale także teren połowów. Chemicznie ta woda jest czysta, nie ma tu co zanieczyszczać, a że ona jest przybrudzona to pstrągom i lipieniom, które tu żyją, nie przeszkadza. Zarząd koła Polskiego Związku Wędkarskiego Miasto Gorlice zorganizował na rzece Ropie pokaz wędkarstwa muchowego. Uczestniczyli w nim także młodzi gorliczanie, niektórzy z nich w marzeniach sięgają bardzo wysoko. Chciałem złowić szczupaka, który waży 50 kg. Inicjatorem tej niecodziennej imprezy był Henryk Plato. Jak to się mówi, stary, długoletni wędkarz, no i chciałem propagować to wraz z kolegami, ten sport, naprawdę piękny sport, jak widać, piękna pogoda i nad wodą to człowiek się wycisza, staje się lepszy po prostu. Powiedział pan jako stary, wytrawny wędkarz, to proszę mi powiedzieć, jaką największą rybę pan złowił? Znaczy ja, tutaj był wywiad przed chwilą z takim młodym, kolegą, myślę, że na pewno wędkarzem już, bo już się zaraził, dzisiaj złapał dwie ryby. I mówił, żeby chciał złapać szczupaka na 50 kilo. No ja się mogę pochwalić szczupakiem tylko na 4,5 kilo. Także, a i tak jestem z tego dumny. Co zrobić, aby dołączyć do grona prawdziwych znawców tej metody? Najlepszą drogą jest oczywiście dobry nauczyciel, który przekaże cenne wskazówki i zaprezentuje je w praktyce. Nasz redakcyjny kolega również postanowił spróbować swoich sił w tej dyscyplinie. Najpierw wodery, potem ostrożne stawianie kroków. Po kilkunastu minutach okazało się, że niestety, tym razem bez sukcesu. Może uda się w przyszłym roku.
Na zakończenie rozlosowano spośród wszystkich zebranych nad brzegiem ropy nagrody, które ufundowali radny Henryk Plato i Urząd Miasta w Gorlicach. I znów przejście na rynek. Znajome brzmienie zespołu Beckow. Nie ma ciebie tej nocy. Nie ma cię w tym dniu. Słyszę gwiazdy, ja się wydam. Widzę szczęście w Po naszych przyszła kolej na gości. Argentyński zespół Argis. Bez problemu nawiązali kontakt z publicznością. No, zespół Argis z Argentyny już na żywo widziałem, więc myślę, że warto, bo reklamę sobie zrobili dobrą. 2 lata temu na Kopcach w Zdyni i w zeszłym roku na Jarmarku Pogórzańskim. Więc myślę, że dla młodszej części publiczności jak najbardziej. Zadowolenia z oferty przygotowanej na Dni Gorlic nie kryli uczestnicy Święta Miasta. Widząc tutaj, co się dzieje wkoło, jak piękne budynki, jak cudnie odrestaurowany rynek, no dosłownie żałujemy, że tyle lat opuściliśmy poza gorlicką ziemią. Super, fajnie, bawimy się dobrze. Warto było przyjść na Dni Gorlic? Oczywiście, że bardzo. Bardzo warto. Zwieńczeniem wieczoru był koncert zespołu Wilki. Przeboje stare i nowe. Publiczność, szczególnie ta młoda, szalała, a dźwięki, jak to w przypadku Wilków bywa, porwały wszystkich. Był chyba maj, park na Grochowie, w słoneczny dzień. Zobaczyłem cię, tańczyłaś boso, byłaś jak natchniona, a po chwili zaczął padać deszcz. Nie wiedziałem, co się ze mną dzieje, wszystko znikło, byłaś tylko ty. Stałaś w tęczy, jak zaczarowana, świeciło słońce, a z nieba padał deszcz. Tyle sam. Chciałem przejść bez ciebie, tyle samotnych dróg. Musiałem przejść, by móc odnaleźć ciebie tu. Święto, by będąc tu przez chwilę, wszystko zapamiętać. Nasza droga nigdy się nie skończy, a kto odejdzie, zawsze będzie sam. Po koncercie lider zespołu, Robert Gawliński, rozdawał autografy, a nam udzielili wywiadu muzycy z zespołu. Panowie, jak wrażenia po koncercie w Gorlicach?
No wrażenia super, bo super publika i trochę szkoda, bo po prostu wysiadł prąd, potem coś, kurczę, mieliśmy takie, no nie wiem, czy z przodu to było słychać, ale mieliśmy takie jakieś wzbudzenia w słuchawkach i do tego naprawdę trudno, tak. Spodziewaliście się takiej niespodzianki? No właśnie mówię, że szkoda, bo kurczę, rzadko się zdarza taka super publiczność po sam horyzont i... Ale niespodzianki w jakim sensie? Z publiczności czy... Niespodzianki w sensie technicznym. Nie, no technicznym to się nikt nie spodziewał, to jest zdarzenie... Przyznam się, że pierwszy raz chyba tak na amen prąd się zdarzył. Publiczność super, naprawdę, zajebiście. Graliście wczoraj w Wielkopolsce? Dzisiaj w Małopolsce? Tak. Można powiedzieć, że macie dobre tempo. No teraz mamy takie intensywne dwa tygodnie, że jutro jeszcze gdzieś tam w Warszawie. Tak, imprezę zamkniętą dla Playboya gramy jutro. Jeszcze. Dwa dni świętowania za nami. Dość dawno temu postanowiliśmy, że sobota, popołudnie i wieczór to będzie Dzień Gorlicki. Oczywiście finałem był koncert jubileuszowy ostatniej wieczerzy w karczmie przeznaczonej do rozbiórki. No, wcześniej grała Serencza, od dawna niesłyszana w Gorlicach. Świetny zespół Wioszczanie, nowy pomysł, nowy projekt. No i Arek Zawiliński, bardzo znany przedstawiciel gorlickiej sceny bluesowej. Dopisała i pogoda, i wykonawcy, i przede wszystkim mieszkańcy Gorlic. No, na rynku były tłumy, zarówno na widowni, jak i po tej drugiej stronie, gdzie były kramy, jak i tutaj obok urzędu, gdzie były różne fajne formy zabawy i spędzenia wolnego czasu dla dzieci i młodzieży. Szkoda, że Dni Gorlic są tylko raz w roku.